Autorem fraszek jest Jan Kochanowski, jeden z najważniejszych pisarzy epoki renesansu, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Studiował na Akademii Krakowskiej oraz na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, a następnie rozpoczął karierę dworską, pracując m.in. jako sekretarz królewski. Około roku 1574 osiadł w odziedziczonej po ojcu posiadłości w Czarnolesie, co znalazło odbicie w jego twórczości. Jest autorem utworów i cykli, takich jak pieśni, fraszki, treny, psałterz Dawidów i odprawa posłów greckich. Dzięki temu, że jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój polszczyzny i języka literackiego, nazywamy go ojcem poezji polskiej. Fraszki wywodzą się ze starożytności. Polska nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza drobiazg, bagatelę czy błahostkę. Jest to gatunek należący do liryki, gdyż mówi o uczuciach, przeżyciach, doświadczeniach i obserwacjach podmiotu lirycznego. Fraszki charakteryzują się tym, że są najczęściej krótkie, pisane wierszem i rymowane oraz zawierają puentę, czyli wyraziste i często zaskakujące podsumowanie wyrażające główną myśl utworu. Mogą mieć różną tematykę, od żartobliwej, biesiadnej, obyczajowej i miłosnej, po refleksyjną, pochwalną, religijną i patriotyczną. Ważny jest też koncept, czyli ciekawy pomysł mający zaskoczyć czytelnika. Do literatury polskiej fraszki zostały wprowadzone przez Jana Kochanowskiego, który pisał je przez całe swoje życie, a po raz pierwszy wydano je w 1584 roku w Krakowie. Jedną z najsłynniejszych polskich fraszek jest Na lipę. Główną myślą utworu jest pochwała przyrody, życia na wsi i istnienia w harmonii z naturą. Podmiotem lirycznym jest tytułowa lipa, co samo w sobie jest personifikacją, czyli uosobieniem. Zwraca się w apostrofie do gościa i zachęca go do odpoczynku w swoim cieniu. Mówi o tym, jak przyjemnym schronieniem jest podczas letnich upałów, daje wytchnienie od słońca, czuć pod nią chłodne wiatry, a także koi śpiewem słowików i szpaków, w przenośni nazywając go wdzięcznym narzekaniem. Z jej kwiatu pszczoły produkują miód, który później uszlachetnia pańskie stoły. To również jest metafora, czyli przenośnia. Drzewo potrafi także sprawić swoim cichym szumem, że człowieka ogarnie słodki sen. Są to kolejne metafory i dary lipy dla człowieka. W tekście mamy wiele wpływających na wyobraźnię epitetów, takich jak proste promienie, rozstrzelane cienie, chłodne wiatry czy słodki sen. Na końcu fraszki znajduje się porównanie i odwołanie do mitologii. Lipa co prawda nie daje jabłek, lecz dla swojego właściciela jest tak cenna, jakby była drzewem w hesperyjskim ogrodzie. Hesperydy były nimfami strzegącymi jabłoni, rodzących niezwykle cenne złote jabłka. Całość jest pochwałą piękna wsi, natury i możliwości cieszenia się chwilą. Ważną fraszką jest Na dom w Czarnolesie, wyraz wdzięczności za posiadanie swojego miejsca na ziemi, domu i rodziny. Wypowiadającym się bezpośrednio podmiotem lirycznym jest właściciel, którego możemy utożsamić z poetą. W apostrofie skierowanej do Boga dziękuję mu za łaski i błogosławieństwa. Zauważa, że włożył wiele pracy, by znaleźć się w tym miejscu. Według podmiotu lirycznego inni mogą cieszyć się pałacami i bogactwami, ale dla niego ważne są inne rzeczy. Prosi Boga o możliwość życia w tym miejscu, ujmuje to w formie przenośni, o zdrowie, czyste sumienie, dostatek i życzliwość innych, a także spokojne czasy i przyjemną starość. Ostatnie wersy mają więc formę wyliczenia. Pojawia się w nich też wiele epitetów. W utworze znajdziemy wyrazy, które dzisiaj nazywamy archaizmami, gdyż wyszły z użycia lub mają obecnie inną formę, na przykład marmurowe, raczysz, inszy. Fraszka ta jest wyrazem wdzięczności za życie, zwrotem do Boga w formie modlitwy, prośby i podziękowania, a także świadectwem wyznawanej przez poetę filozofii, łączącej epikureizm ze stoicyzmem. Bardzo znaną fraszką jest Na zdrowie.
Jej podmiot liryczny również możemy utożsamić z poetą, gdyż wiemy, że wyznaje takie same wartości jak Kochanowski. Bezpośrednio zwraca się w apostrofie do tytułowego zdrowia, mówiąc, że ludzie cenią je dopiero po jego utracie. Zdrowie jest tutaj personifikacją i traktowane jak osoba. Podmiot liryczny wylicza, że nie ma nic ważniejszego i cenniejszego ponad bycie zdrowym. Przewyższa ono opinię, bogactwa, młodość czy urodę. Jest ważniejsze niż władza czy pozycja społeczna. Wszystkie one nic nie znaczą w przypadku choroby. Znajdziemy tu sporo wpływających na plastyczność tekstu epitetów. Na koniec, w formie kolejnej apostrofy, następuje prośba do zdrowia o to, by nigdy nie opuszczało podmiotu i zawsze mu towarzyszyło. Fraszka o doktorze Hiszpanie jest z kolei obnażeniem ludzkich przywar, pijaństwa i braku asertywności. Ma formę dialogu pomiędzy biesiadnikami i tytułowym doktorem Hiszpanem, zaś podmiotem lirycznym jest obserwator przedstawionej sytuacji. Biesiadnicy namawiają doktora do pozostania z nimi, ten jednak udaje się na spoczynek. Po wieczerzy towarzystwo, tak jak planowało, idzie do jego pokoju i choć on nie chce ich wpuścić do siebie, wpuszczają ich drzwi. Na końcu następuje puenta. Doktor dziwi się, że choć szedł spać trzeźwy, obudził się pijany. Utwór ośmiesza więc ludzi nieumiejących przeciwstawić się grupie, ale krytykuje też pijaństwo i hulaszczy tryb życia. Bardzo krótkimi, lecz równocześnie treściwymi są często przywoływane fraszki na młodość i na starość. Poruszają temat młodości i starości. Pierwsza z nich zbudowana jest na zasadzie porównania. Podmiot liryczny mówi, że osoby, które uważają, iż młodzi nie powinni szaleć, są jak ci, którzy twierdzą, że lato nie może być poprzedzone przez wiosnę. Każdy wiek ma swoje prawa, ale niestety starsi często o tym zapominają. Tekst ten prezentuje więc pewną formę konfliktu pokoleń. W drugiej fraszce, również dwuwersowej, zastosowano apostrofę. Podmiot liryczny zwraca się do starości, mówiąc, że wszyscy jej pragną, ale gdy nadchodzi, narzekają. Nikt nie jest zadowolony ze swojego wieku. Ludzie na różnych etapach swojego życia pragną różnych rzeczy i jest to całkowicie normalne. Sprzeczność przedstawioną w tym utworze nazywamy paradoksem. Jedną z ważniejszych fraszek jest też refleksyjny utwór o żywocie ludzkim, w którym podmiot liryczny zastanawia się nad sensem życia i przemijaniem. Użyte w tekście słowo fraszka oznacza błahostkę, coś mało ważnego. Do fraszki zostało przyrównane wszystko to, co ludzie robią i myślą. Poeta użył tutaj powtórzenia. Na świecie nie ma nic pewnego i nad niczym tak naprawdę nie ma się kontroli. Podmiot liryczny wylicza, co w życiu przemija. Są to zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. One znikają tak jak polna trawa, czyli coś całkiem nieistotnego i przyziemnego. Na koniec mamy puentę. Ci, którzy dzierżą prawdziwą władzę, naśmiawszy się nam z politowaniem, odłożą nas do pudełka tak, jak czyni się to z kukiełkami w teatrze. Fraszka ta pokazuje, że człowiek nie jest panem niczego. To los, inaczej fortuna, decyduje o wszystkim, co się z nami dzieje. Podsumujmy. Fraszki wywodzą się z antyku i należą do liryki. Są zazwyczaj krótkie, wierszowane i zawierają puentę. Mogą mieć różnorodną tematykę, np. żartobliwą, biesiadną, patriotyczną, refleksyjną i obyczajową. Fraszki zwykle zawierają puentę, czyli wyraziste i często zaskakujące podsumowanie wyrażające główną myśl utworu. Do literatury polskiej fraszki wprowadził Jan Kochanowski. Po raz pierwszy wydano je w Krakowie w 1584 roku. Jedne z najsłynniejszych to Na lipę, Na dom w Czarnolesie, Na zdrowie, O żywocie ludzkim, O doktorze Hiszpanie, a także Na młodość i Na starość. Ze względu na wkład Jana Kochanowskiego w rozwój polskiej literatury i języka literackiego nazywamy go ojcem poezji polskiej. W kolejnym filmie zajmę się omówieniem Reduty Ordona. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał.
Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.